Króciutko zarysować program dzisiejszego spotkania albo strukturę raczej. Najpierw byśmy poprosili byśmy pana ministra, żeby nam w głównych rysach przekazał informacje o prorodzinnej polityce nowego rządu węgierskiego, która w tej dziedzinie zaczął, jakbym powiedział, nowy etap. Chcielibyśmy, żeby pan sekretarz nas poinformował też o priorytetach węgierskich podczas prezydencji unijnej, oczywiście wiązane z tematyką rodzina, młodzież albo pomoc rodzinnej. A po tym wykładzie, czy po tym wstępie byłaby następowała druga część, już wzajemnie, wspólnie z przedstawicielami mediów, byłaby to wolna dyskusja, wymian poglądów, ewentualnie komentarzy. Zapraszamy na tą całą część wszystkich, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce po wykładzie pana sekretarza opuścić nas, to się możemy pożegnać, ale ja zapraszam wszystkich, zachęcam wszystkich wziąć udział w jednej i drugiej części, bo po drugiej części zapraszamy na lampkę dobrego wina węgierskiego wszystkich przedstawicieli. Już za to się opłaca też zostać, więc dziękuję serdecznie i teraz przekażę słowo mikrofon. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęli zaproszenie pana ambasadora do ambasady. Ja sam osobiście, jak dobrze liczę, 10 raz jestem w Polsce. Jak byłem młodym, to niedaleko Opola wywróciliśmy się podczas wyścigu żaglówek. Woda miała temperaturę 5 stopni. Chodziliśmy po Tatrach, po jeziorach mazurskich z moimi przyjaciółmi, z żoną. Były to dla mnie wielkie wydarzenia i piękne pamiątki. Ale może się nie pogniewają na mnie nasi bracia nie rzymskokatolicy, jeśli podkreślę jednak dwa wydarzenia związane z Polską. Pierwsze wydarzenie, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławił świętą Kingę w Starym Sączu, wyniósł na ołtarz. Może ten, kto spośród Was tam był, nie może zapomnieć tego przed południem. Drugie wielkie wydarzenie zdarzyło się w klasztorze Świętego Krzyża. W kościele relikwii podarowanej przez świętego Emeryka Królewicza Węgier. Kiedy będąc jeszcze w opozycji udało się zmienić jedną ustawę rządu jedynym głosem. Mam nadzieję, że spotkanie z naszymi polskimi przyjaciółmi dzisiaj i jutro będzie dla mnie także wielkim wydarzeniem. Ponieważ my Węgrzy nie
nie tylko myślimy o Polakach jako naszych przyjaciołach, braciach, ale także trochę patrzymy na nich jak na ważniejszych bracia. Kiedy w 2005 roku nastąpiła zmiana i prawicowe rządy powstały, także patrzyliśmy na Polskę, czekając na ekspres warszawski. Ten ekspres warszawski przyjechał do Budapesztu w 2010 roku, w maju, kiedy ta wspólnota polityczna, w której ja także pracuję, czyli Obywatelska Partia oraz Chrześcijańska Demokratyczna, dostała 2/3 głosów w węgierskim parlamencie. Nawiasem mówiąc, czasem się zdarza, że ekspres rozbije się na 2 części. To ma złe skutki. Dlatego chciałbym podkreślić, że zmiany, które są atakowane przez różnorodne siły, a te zmiany, które zachodzą teraz na Węgrzech, można dokonać tych zmian tylko i wyłącznie wspólnym wysiłkami. Dlatego właśnie chciałbym jedną rzecz podkreślić, przedstawić tutaj Państwu z tej polityki, którą rozpoczęliśmy rok temu. Jest to polityka rodzinna. Poza tym, że węgierska sytuacja demograficzna jest katastrofalna, po wielu stuleciach liczebność Węgier spadła poniżej 10 milionów. Starzeje się społeczeństwo. Coraz trudniej jest utrzymać wszelkie sprawy związane z emeryturami, z polityką socjalną, z polityką oświatową, czy z polityką zdrowia. Dlatego wszelkie nasze ruchy, niech to będzie gospodarcze, podatkowe, jest ukierunkowane na to, żeby razem wspierać urodzenie i wychowanie dzieci. Uważam za bardzo ważne, żeby razem występowały rodzenie, czyli przyjmowanie dzieci oraz wychowanie. Jedna z pozostałości komunizmu jest
sprawa, że wszyscy, że bardzo wielu po urodzeniu czekało na wsparcia finansowe, czekało na wszelkiego rodzaju inne wsparcia, a jednocześnie nie chciało włożyć, dołożyć do wspólnego garnka. Ja próbam wątku, bo serwis jest ten, który się kierował.